Kamera, akcja. Jak był chleb napieczony, pełny piec, to 2 tygodnie było spokoju. Można było spokojnie iść na pole, zabrać sobie kromki chleba zawinięte w ścierkę. Jakieś tam mleko w tej butelce zatkane korkiem takim tam z papieru, ale już było co jeść. I jak przyszło się do domu, to na przykład ja, gdy byłam dzieckiem, o, to tu pokażę też takie zdjęcie. To były takie szafy, bardzo modne, w każdym domu było i w tej wnęce był ten wielki boken napoczęty. I trzeba było wspiąć się na palcach, ukroić sobie, no czasem był suchy, no jak miał tydzień czy ile. Ale pod spodem było tam mleko. I to trzeba było na ten chleb sobie łyżką polać śmietaną, cukrem posypać, ale jak nie było nikogo w domu, to można było tak wpuścić ten chleb prosto na ten garczek, na tą śmietanę, wziąć go do góry, oblizać dookoła, pocukrzyć troszkę, z tego garczka prosto buzią się napić tego mleka i to była najcudowniejsza chwila, kanapka najcudowniejsza. Choć był chleb suchy, to mleko, śmietana zrobiły, że on był taki pyszny potem i to była kanapka mojego dzieciństwa. I teraz jeszcze tu o tym, a gdy na przykład nie było chleba, bo miało pieczenie być, jakoś się odwlekło, bo robota w polu, albo się krowa cieliła, albo co, to wtedy, no już tak, tu pożyczaliśmy, tam pożyczaliśmy, już nie było skąd pożyczyć. To musiała być kolacja gotowana. Gotowana była najczęściej, to była taka zupa niby ziemniaki, to się nazywało dziabanka. To może jeszcze to nie mówił o tym nikt. To były ziemniaki gotowane, potem całe kładzione były na miski, przestygły trochę, to się tak dziabało łyżką i polewane były mlekiem gotowanym, albo jak było więcej ludzi, to i mleko trzeba było, wody trochę gotowanej dolać, żeby to każdemu polać. Trzeba było coś gotować, ale gdy był chleb, to już była wielka ulga dla kobiet, dlatego że całe lato, jak tylko krowy wyszły na pastwisko, to już było mleka więcej, jak był chleb, to już nie był rozpalany ogień w ogóle na wieczór, tylko wszyscy jedli chleb z mlekiem. Dzieci czekały na podwórku z garnuszkami, prosto wydojone mleko, które pachniało krową, które miało piankę, to jak piły, to taka pianka była tu na całej twarzy. I właśnie to była wielka ulga, że już było co jeść.